Bohater nie może istnieć bez konfliktu. Konflikt buduje bohatera. Jego relacje nie zawsze są miłe, wręcz nie powinny być miłe. Siłą fabuły jest konflikt. Nie musi być oczywiście od razu tak silny jak bomba atomowa. On może być delikatny i malutki, ale konflikt powoduje nie tylko uwagę czytelnika, ale konflikt daje też poczucie, że coś jest ważne. Jeśli się o coś kłócimy, to znaczy, że nam zależy, że chcemy, żeby jednak było tak, jak my to widzimy. Konflikt więc sam z siebie wcale nie jest negatywny. Konflikt jest istotny dla fabuły i istotny dlatego, żebyśmy poznali bohatera w działaniu. Zajmijmy się na początku nie głównym konfliktem czy pobocznym, ale wewnętrznym. To jest konflikt, który buduje bohatera. To jest konflikt, który powoduje jego motywację, dzięki któremu poznajemy jego motywację. Wewnętrzne rozgrywki, jakie prowadzi bohater. Mamy coś, co go nurtuje, mamy jakąś tajemnicę, mamy jakąś wewnętrzne zawikłanie, które powoduje, że bohater robi rzeczy, które czasami są dla nas niespójne, czy czasami są w ogóle zaskakujące, ponieważ jest w jakimś wewnętrznym konflikcie. Gośka nie rozmawia z Aśką. Aśka nie wie, o co chodzi. Ale sytuacja jest taka, że Gośka myśli sobie, nie mogę się wtrącać w przyjaźń Aśki i Baśki, ponieważ pamiętam, jak to jest stracić przyjaciółkę. Mamy tu sytuację przeszłości, ale mamy też sytuację jakiegoś wewnętrznego konfliktu, czyli przyjaźni, którą sam bohater blokuje, ponieważ ma poczucie, że nie powinien czegoś robić. Chciałby, ale boi się. Chciałby, ale czuje, że nie powinien. Chciałby, ale jego normy wewnętrzne są inne. Ten konflikt wewnętrzny jest takim silnym, wyraźnym motywem, który się cały czas odnawia. Cały czas odnawia. I cały czas powoduje, że bohater robi coś, co jest dla nas niezrozumiałe, ale jakby w całym procesie budowania bohatera bardzo istotne. Konflikt społeczny. Jeżeli mamy sytuację, w której bohater wyraźnie należy do pewnej grupy społecznej lub też tak się utożsamia, lub my jako twórcy uważamy, że to jest istotne, żeby te treści społeczne wybrzmiały, to może być przedstawicielem tej społeczności, tej grupy i jako przedstawiciel mówić o rzeczach, które są ważne dla nich wszystkich. Czyli może na przykład pokłócić się z kimś światopoglądowo na tematy społeczne. Dzięki temu możemy powiedzieć coś ważnego, co my uważamy na temat właśnie tych sytuacji społecznych, ale również dajemy bohaterowi możliwość konfliktu czy konfrontacji na temat, który nie jest konkretnie związany z nim i z jego życiem osobistym, ale który jest dla niego istotny. Przeciwnym do społecznego konfliktu będzie konflikt personalny, czyli taki jeden na jeden, czyli jakby wynikający z emocji, czy wynikający z jakiejś sytuacji, co do której bohater się nie zgadza. Może zainicjować ten konflikt, ale może jakby być w niego wplątanym. Konflikty personalne są ważne wtedy, kiedy mamy my pewien stosunek do naszego bohatera. Czyli na przykład, kiedy już się z nim zakolegowaliśmy. Kiedy na samym początku widzimy go w sytuacji, która powoduje, że go polubiliśmy. Jest taka zasada filmowców, która się nazywa, właściwie taki sposób budowania fabuły, który się nazywa Save the Cat. I pierwszym elementem tej zasady jest pokazanie bohatera w sytuacji, w której go polubimy. Kiedy pokaże swoje zaangażowanie, bądź jakąś cechę, którą my jako czytelnicy uważamy za istotną. Najczęściej będzie to właśnie wrażliwość na słabszych albo na zwierzęta. Stąd ten cat w tytule. Mamy więc konflikt personalny między konkretnymi osobami lub konflikt społeczny między grupami i przedstawicielami tych grup. Konflikt główny to konflikt, który rozgrywa się pomiędzy naszym głównym bohaterem naszej opowieści i jakimś antagonistą. Oczywiście nie musi się rozgrywać, tak jak ma to miejsce w komiksach Marvela,
pomiędzy jednym chłopakiem w rajtuzach, który biega i ratuje świat, a pomiędzy strasznym antagonistą, który chce go zmienić czy zniszczyć. Taki konflikt może się odbywać w małym miasteczku, w wiosce, może się odbywać w bloku. Ten antagonista to nie musi być konkretnie osoba, to może być na przykład jakiś koncern, który ma swój zakład, który zatruwa okolice, o czym mieszkańcy wiedzą, ale nie mogą tego udowodnić. I teraz mamy sytuację konfliktu głównego, który jest jednocześnie, zobaczcie, konfliktem społecznym. Może się przerodzić w konflikt personalny, kiedy nasz bohater zacznie rozgrywać tą sytuację i na przykład zaprosi do współpracy może jakiegoś dziennikarza lokalnej gazety. A może tym bohaterem będzie dziennikarz lokalnej gazety. To są już decyzje, które podejmiemy w innym miejscu, ale ten konflikt główny, który jest istotny dla całej tej społeczności, który powoduje, że cała ta społeczność może przestać istnieć, tak czy inaczej być może będą musieli się wyprowadzić, jest tym, co nas najbardziej angażuje i tym, co powinno najbardziej angażować naszego bohatera. Oczywiście poza konfliktem głównym są również poboczne. Może być pokłócony z panem listonoszem. Mają jakiś konflikt. Może być pokłócony ze swoją siostrą. Może mieć jakiś konflikt wewnętrzny. Wszystkie te konflikty, które są poboczne, które budują akcje, które nadają rytm narracji, są również istotne i organizują się wokół konfliktu głównego. Pamiętajmy jednak, żeby go nie przysłoniły. Konflikt główny nie musi być w każdej scenie. On pojawia się, ale jest cały czas obecny. Pojawia się w rozmowach ludzi pod sklepem, pojawia się w rozmowach rodzinnych, pojawia się na randce, kiedy bohaterowie rozmawiają o czymś między pocałunkami. Konflikt główny jest taką rzeką, która płynie przez całą narrację i domaga się rozwiązania od różnych bohaterów, głównych i pobocznych całej opowieści. To, jak mocno zaangażujemy w czytelnika, jak mocno zaangażujemy czytelnika w nasze opowiadanie, wynika z tego, jaka jest stawka konfliktu. Jeśli to jest krótki konflikt o to, kto wyjdzie z psem, mało się angażujemy, szybko zostanie rozwiązany. Ale jeśli mamy tę sytuację z koncernem, który zatruwa okolice, angażujemy się bardziej. Również dlatego, że jest on rozegrany przez całe opowiadanie. Stawka konfliktu jest wysoka. Wszyscy ludzie mogą albo zachorować, albo musieć się wyprowadzić. Może być jakaś sytuacja, która powoduje zagrożenie życia albo chorobę. Jeśli jest to bohater, do którego się przywiązaliśmy, faktycznie nas to obchodzi. I faktycznie chcielibyśmy, żeby jakoś mu się udało z tej trudnej sytuacji wybrnąć. Stawka konfliktu więc musi być wysoka i ona niekoniecznie musi odpowiadać temu, co może zdarzyć się w rzeczywistości. To znaczy w naszym opowiadaniu, w naszej opowieści możemy podbić stawkę. Ona w rzeczywistości niekoniecznie mogłoby się to tak rozegrać, nie musiałoby być tak dramatycznie, ale tu potrzebujemy podbić stawkę konfliktu. Potrzebujemy podbić napięcie i spowodować, że uprawdopodobniając wszystkie wydarzenia, to jednak ma bardzo ważny sens dla naszych bohaterów. To jest naprawdę istotne. Dzięki temu my też zaangażujemy się w tą opowieść. Konflikt generuje również cel, czyli motywację. Cel jest bardzo istotny dla naszego bohatera, ponieważ on daje mu drogowskaz, w jaki sposób ma postępować i w jaki sposób, co ma zrobić, żeby go osiągnąć. Cel jest takim motywatorem. Cel jest tym, do czego dąży bohater. Może, żeby osiągnąć cel, postępować niemoralnie, może posunąć się do zbrodni, może kłamać, może oszukiwać, może naginać prawo. Cel powoduje, że wszystkie jego siły są nakierowane na jeden punkt, na osiągnięcie celu, na zwycięstwo w tym konflikcie, w tej walce, którą teraz podejmuje. Cel jest więc bardzo istotny i określenie dobrego celu
powoduje, że nasza narracja popłynie i wszystko stanie się logiczne i spójne. Jeśli źle określimy cel, jeśli będzie za niski, za słaby, za mało wiarygodny, to nasi bohaterowie też się rozpłyną. Nikt nie uwierzy, że z powodu konfliktu o psa można zburzyć cały blok. Pewnie tak, ale trudno to udowodnić. Natomiast jeśli mamy sytuację, w której jest cała społeczność, która jest zagrożona, lub życie całej rodziny, lub w ogóle życie czyjeś, wiemy, że bohater, że cel jest bardzo mocny i wiemy, że bohater zrobi wszystko, żeby go osiągnąć, żeby ochronić swoją rodzinę, żeby zdobyć ukochaną, żeby uratować wioskę. Z celem i z konfliktem łączą się ofiary. Niekoniecznie muszą nie przeżyć, mogą przeżyć. Ofiara polega na tym, że coś trzeba poświęcić. Czasem nasz bohater, tak często bywa, musi coś poświęcić, musi coś zrozumieć, musi przejść swoją drogę i poświęcić coś, żeby osiągnąć cel. Konflikt powoduje, ten wewnętrzny konflikt powoduje, że często właśnie w tym momencie, kiedy musi coś poświęcić, uaktywnia się w jakiś inny sposób. Może być tak, że do tej pory bardzo czegoś nie lubił robić, nie myślał o tym, żeby zająć się czymś, żeby, nie wiem, pisać do gazet, uważał, że to jest pozbawione sensu. Ma taki ma wewnętrzny konflikt, ponieważ wie, że dla osiągnięcia celu musi napisać artykuł, który spowoduje zainteresowanie szersze danym tematem. Może być sytuacja, kiedy bohater nie lubi jakiejś osoby, ale musi się z nią sprzymierzyć, żeby osiągnąć swój cel. Może mieć jakiegoś sąsiada, z którym jest w konflikcie od 10 lat, od tego przysłowiowego psa. Ale teraz wie, że musi się z nim dogadać, ponieważ tylko w ten sposób może osiągnąć cel. Więc musi coś poświęcić, na przykład swoje dotychczasowe przekonania, jakiś światopogląd. Musi się cofnąć jeden krok, żeby móc pójść te 3 kroki do przodu. Oczywiście istotni w osiągnięciu celu, czy jakby naturalnie pojawiają się w osiągnięciu celu antagoniści, którzy mu w tym przeszkadzają i sojusznicy, którzy mu pomagają. On sam wybiera sojuszników, antagoniści zazwyczaj pojawiają się sami z siebie. W zależności od tego, kto jest jego sojusznikiem, tak możemy go w takim miejscu możemy go zobaczyć. Jeśli jego sojusznikiem będzie stary przyjaciel, dowiemy się sporo o jego przeszłości. Jeśli jego sojusznikiem będzie ktoś, kogo do tej pory nie lubił, dowiemy się, w jaki sposób reaguje na budowanie się przyjaźni, czy w jaki sposób radzi sobie z tym, że kogoś nie lubił, a teraz musi się z nim dogadać. To, jakich dobierzemy sojuszników, bardzo dużo powie nam o bohaterze. To, w jaki sposób pomyślimy, jak rozgrywać i jak pokazywać bohatera, jak rozgrywać poszczególne elementy akcji, spowoduje, że nasz bohater zostanie oświetlony od odpowiedniej strony. Im silniejszy jest antagonista, tym ważniejszy jest cel i trudniej go zdobyć. I tym konflikt ma większą moc. Musimy więc napisać silnego antagonistę, bardzo istotny cel do zdobycia i konflikty, które są różnorodne i które pokazują nam bohatera z różnych stron.